Za chwilę zbliżenia, Twój regionalny serwis informacyjny. Wystarczyło kilkadziesiąt minut, by żywioł zniszczył dorobek życia wielu rodzin i kilkaset hektarów lasu. Jak szybko uda się usunąć skutki trąby powietrznej? To zależy od ludzkiego zapału i finansowego wsparcia. Jarosław Lewandowski, dzień dobry, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Pani Małgosiu, na dzisiaj co by było bezwzględnie potrzebne? Cokolwiek tu mamy, to jest uszkodzone, w tym stuprocentowo to właśnie ta stodoła. Staramy się w tej chwili zebrać te informacje, co jest potrzebne. A pomocy potrzebują nie tylko ludzie, również ogromne obszary zniszczonej przyrody. Wielkie sprzątanie lasów po kataklizmie w Borach Tucholskich. Trzeba tak jak zaplątane sznurowadło pomalutku rozplątywać, sztuka po sztuce. Protest związkowców przeciw umowom śmieciowym. Z tego pracownicy praktycznie nic nie mają, no bo na tym i kraj traci, i Polska traci. W czasie wakacji rośnie liczba poparzonych dzieci. Staramy się leczyć szybko i nowocześnie. Szybko to znaczy w ciągu 2 tygodni. W Borach Tucholskich rozpoczęło się wielkie sprzątanie po sobotnim kataklizmie. Do zniszczonego przez trąbę powietrzną lasu wjechał ciężki sprzęt. Maszyny ścinają połamane drzewa. Leśnicy pozyskają w ten sposób 100 tysięcy metrów sześciennych drewna. Jest już wielu chętnych na zakup surowca. Ci chętni dzwonią z całej Polski. Tysiące drzew, wśród nich nawet prawie stuletnie świerki, nie zdołały oprzeć się sile żywiołu. Lasu w tym miejscu już nie ma. Zostały setki hektarów wystających z ziemi kikutów. Większość tego to był jednak stary drzewostan, w sensie takim, że to już było ponad 50-60 lat. Jest to drewno, które mogło jeszcze stać następne 50-60 lat i by urosło, byłoby grubsze, lepszej wartości. To, co pozostało po przejściu trąby powietrznej, porządkują maszyny wielooperacyjne. To harwester. Specjalna głowica ścina drzewo, okrzesuje, a potem przecina. Gmatwanina pni, porozrzucana przez wiatr, utrudnia pracę operatorowi maszyny. Trzeba tak jak zaplątane sznurowadło pomalutku rozplątywać, sztuka po sztuce przebierać, wybierać, sortować to i to najwięcej absorbuje. Maszyny sprowadzono z nadleśnictwa Dąbrowa. W lesie coraz częściej zastępują pracę pilarzy. Takie maszyny są też bezpieczniejsze. Pilarz musi wejść sam, no i tu już jest to niebezpieczeństwo osunięcia się jakichś sztuk, przygniecienia, przywrócenia, odbicia gałęzią. Takie wypadki się zdarzają przy tej pracy, stąd używanie tych maszyn jest jakby bezpieczniejsze. Tym bardziej, że pracy jest mnóstwo. Jak podają leśnicy, trąba powietrzna zniszczyła las na odcinku 19 km, a szerokość zniszczeń sięga miejscami 800 metrów. Porządkowanie tak rozległego terenu potrwa do marca przyszłego roku. To, co natura zniszczyła, leśnicy teraz wykorzystają. Pozyskają 100 tysięcy metrów sześciennych drewna. Tyle drzew nie wycina się nawet w ciągu 2 lat. Surowiec trafi do zakładów obróbki drewna i do odbiorców prywatnych. Ogromne zainteresowanie drewnem. Ludzie dzwonią z całej Polski. Na terenach dotkniętych kataklizmem obowiązuje zakaz wstępu do lasu, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Krajobraz jak żaden inny uświadamia potęgę natury. To, co żywioł zniszczył w ciągu kilku minut, człowiek będzie musiał odnawiać przez wiele lat. Bory Tucholskie, Krystyna Rymaszewska. A w Borach Tucholskich to 4. dzień po kataklizmie. Wielkie sprzątanie trwa nie tylko w lasach, ale przede wszystkim na zniszczonych przez żywioł podwórkach. Do poszkodowanych każdego dnia dociera kolejna pomoc i to dodaje im otuchy i nadziei na to, że uda się powrócić do normalnego życia. Dzisiaj gospodarstwa, które ucierpiały najbardziej, odwiedzali przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. W tym miejscu jeszcze w sobotę stała stodoła. Dziś pozostał z niej jedynie stos desek. Państwo Krupa stracili także dachy właściwie wszystkich budynków. Każdy prawie budynek jest naruszony, również konstrukcja, ponieważ wnosiło budynki i wręcz i osadzało z powrotem dachy. Gospodarze stracili także wiele upraw i 8 hektarów lasu. Teraz oprócz własnych sił liczą na pomoc, a ta dociera zewsząd. Pani Małgosiu, na dzisiaj co by było bezwzględnie potrzebne? Zboże? Przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej byli już u wielu poszkodowanych i dotrą, jak zapewniają, do wszystkich. Najwięcej potrzeb to są pasze objętościowe, siano kiszonka, siano,
zboża, pasze treściwe. To są pierwsze potrzeby, jeżeli chodzi o zwierzęta, ale również rolnicy mają bardzo duże potrzeby, jeżeli chodzi o plandeki, żeby poprzykrywać zniszczone dachy. No, nie mówię już o materiałach budowlanych. O ile budynki ubezpieczają raczej wszyscy rolnicy, o tyle mało który ubezpiecza uprawy. Dlatego Izba Rolnicza uruchomi własny budżet, żeby przekazać gospodarzom pasze, słomę czy zboże, ale chce też za zgodą marszałka województwa zorganizować publiczną zbiórkę pieniędzy również na materiały budowlane. Poszkodowani otrzymali już także pomoc od gmin. Ponad 100 tysięcy złotych przeznaczyła dla nich wojewoda Ewa Mes z rezerwy budżetowej. 22 rodziny, w zależności też od skali zniszczenia, otrzymają te pierwsze, na najpilniejsze potrzeby właśnie pieniądze do kwoty 6 tysięcy złotych. Gminne ośrodki pomocy społecznej w poniedziałek rozpoczęły wypłatę. Do wszystkich dotarli już też eksperci ubezpieczeniowi. Na te pieniądze trzeba będzie jednak poczekać. Decyzja powinna zapaść w najbliższym czasie odnośnie tam wypłacenia. No, numer konta i na konto, że będzie wpłacone. W gospodarstwach wszyscy więc zakasali rękawy i ruszyli do pracy. Kosztów nawet nie liczą, choć jak mówią, straty są ogromne. Dla nich najważniejsze jest co innego. Ważne, że nikomu się nic nie stało, a resztę to się da jakoś. Życie na zniszczonych terenach wraca do normy. Trąby powietrzne i skutki, jakie wyrządziły, robią ciągle ogromne wrażenie. Nasi widzowie przesyłają nam kolejne filmy, na których widać na przykład, jak tworzy się takie zjawisko. Ale więcej o tym opowie Państwu Jarosław Dąbrowski z naszej redakcji internetowej. Witam serdecznie, Jarku. Witam Państwa. Kolejne zdjęcia na naszej stronie internetowej. Pojawił się też jeden nowy film z soboty. Tak, nowy film z soboty. Pan Tomasz Dębek nadesłał do nas film. Widzą Państwo właśnie tworzącą się trąbę powietrzną w okolicy Centrum Rehabilitacji Rekreacyjnego Dobry Brat w Osieku. Ta trąba tworzy się na granicy naszego województwa i pomorskiego na jeziorze Kałębie. Potem przeszła na miejscowość Radogosz i słynne wycinki w Pomorskiem. Tam spustoszyła całą miejscowość. Dziękuję panu Tomaszowi za ten film. Mogą go Państwo obejrzeć i na naszej stronie www.bydgoszcz.tvp.pl oraz na naszym facebookowym profilu. No właśnie, my cały czas apelujemy już od kilku dni o pomoc dla wszystkich poszkodowanych. Są pierwsze reakcje, ale nie zawsze ta pomoc jest taka, jakiej oczekiwaliby ci poszkodowani. Tak, no poszkodowani najbardziej oczekują materiałów budowlanych, sprzętu RTV, AGD. Dziękujemy Państwu za telefony z informacjami o takim sprzęcie. Przekazujemy te informacje do gminy, które potem przekazują to mieszkańcom poszkodowanych terenów. W materiałach o właśnie skutkach trąby powietrznej znajdą Państwo informacje o rachunkach bankowych trzech gmin, które potem po spłynięciu tych pieniędzy od Państwa między innymi będą przekazywali poszkodowanym. Jaki to powinien być przede wszystkim sprzęt? No myślimy przede wszystkim o pralkach, o cegłach, o wapnie, cemencie, no o wszystkim, co, o dachówkach, o wszystkim, co pomoże w odbudowaniu domów, stodół, obu. I ważne jest też to, żeby ten sprzęt nie był jakiś przestarzały, o co tak gorąco apelujemy. Jarosław Dąbrowski z naszej redakcji internetowej. Jeszcze raz zachęcamy do zajrzenia na stronę www.bydgoszcz.tvp.pl. Za chwilę w zbliżeniach o prokuratorskich zarzutach w sprawie wypadków pod bydgoskiej Zielonce. W kwietniu zginęło tam trzech motocyklistów, a później również... Potrzebne ręce do pracy. W sadach wysyp owoców. Archeologiczne niespodzianki podczas badań ruin zamku w Papowie Biskupim. Są prokuratorskie zarzuty dla bydgoszczanki, która w kwietniu brała udział w wypadku drogowym w okolicach podbydgoskiej Zielonki. Zginęło wtedy trzech motocyklistów. Według śledczych to kierująca Hondą przyczyniła się do tragicznego zdarzenia. Kobieta nie przyznaje się do winy. Do wypadku doszło na drodze dojazdowej do Zielonki niedaleko Bydgoszczy. Życie straciło tam trzech motocyklistów w wieku 51, 39 i 25 lat. Czołowo zderzyli się z samochodem osobowym. Kierująca Hondą, 60-letnia kobieta, prawdopodobnie chciała skręcić w lewo w kierunku Przyłęk. Według śledczych nie ustąpiła pierwszeństwa motocyklistom. Prokuratura postawiła jej zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego. Grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności. Biegli ustalili również, że motocykliści przekroczyli dozwoloną w tym miejscu prędkość. Jak informuje Włodzimierz Marszałkowski z prokuratury rejonowej Bydgoszcz Południe, kobieta nie przyznała się do winy. Twierdzi, że jechała zgodnie z przepisami. A teraz o innym wypadku. Sprawca tego wypadku, w którym zginął Marek Wakarecy z Torunia, nie trafi za kraty. Paweł S.
Został skazany na 2 lata więzienia, ale wykonanie kary sąd warunkowo zawiesił na 5 lat. Mężczyzna ma na 10 lat stracił też prawo jazdy. Do wypadku, w którym zginął Marek Wakarecy, doszło w listopadzie ubiegłego roku. Na szosie bydgoskiej w Toruniu rozpędzony samochód wjechał w auto, którym jechał m.in. współtwórca Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Marek Wakarecy zginął na miejscu, a w wypadku ranni zostali też podróżujący z nim wicemarszałek województwa i dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Sprawca wypadku, 20-letni student Paweł S. spod toruńskiego Gronowa, dobrowolnie poddał się karze. Na takie rozwiązanie, zaproponowane przez obrońcę oskarżonego, zgodził się prokurator i rodzina ofiary wypadku. Mężczyzna został skazany na 2 lata w zawieszeniu, na 5 lat i 1000 zł grzywny. Mężczyzna ma też zapłacić rodzinie Marka Wakarecego 80 000 zł zadośćuczynienia. Stop umowom śmieciowym to hasło kampanii zorganizowanej przez związkowców z sierpnia 80 i działaczy Polskiej Partii Pracy. Dzisiaj przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy zorganizowali protest, który miał zwrócić uwagę na negatywne skutki umów o dzieło. Pistolet i sznur. To zdaniem związkowców z sierpnia 80 pozostanie przyszłym emerytom, którzy teraz są zatrudnieni na umowę o dzieło i umowach zlecenie. Dzisiejsze umowy śmieciowe to jutrzejsza śmieciowa emerytura. Ludzie, którzy będą dostawać jałmużnę wynikającą z dzisiejszego pracowania na umowach śmieciowych, jałmużnę na emeryturę. Teraz też ich sytuacja nie jest łatwa, dodają związkowcy, bo umowa cywilnoprawna nie gwarantuje ani ubezpieczenia, ani pomocy w razie niezdolności do pracy. Trudno takim osobom na przykład wziąć kredyt czy zaplanować swoją przyszłość. Z tego pracownicy praktycznie nic nie mają, no bo na tym i kraj traci, i Polska traci i rzeczywiście ten pracownik traci. My chcielibyśmy, żeby umowy były normalne, żeby pracodawca dawał społeczeństwu normalne umowy. Polska jest w niechlubnej czołówce krajów Unii Europejskiej, w których takie umowy są nadużywane przez pracodawców. Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że aż 65% Polaków poniżej 30 roku życia nie ma stałej umowy. Rzeczywiście jest to problem. Sejm właśnie pracuje nad projektem ustawy autorstwa Janusza Śniadka z PiS, która miała dać Inspekcji Pracy uprawnienia do nakazywania pracodawcy zatrudnienia na umowę o pracę. Ten projekt niestety jest niekonstytucyjny i trzeba będzie bardzo dużej pracy w Komisji Polityki Społecznej, żeby doprowadzić go do takiego momentu, aby mógł on zniwelować ten duży procent umów cywilnoprawnych. Potrzebne są systemowe rozwiązania, dodają pracodawcy. Jest to temat do poważnego rozważania, ponieważ przedsiębiorcy generalnie narzekają na zbyt wysokie koszty pracy. Umowy cywilnoprawne są potrzebne, na przykład dla osób, które nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin lub pracują jednocześnie dla kilku pracodawców. Większość zatrudnionych na umowach śmieciowych, jak mówią związkowcy, spełnia jednak wszystkie warunki pracy na etacie. Pracować na umowę o dzieło czy stanąć w kolejce po etat w Urzędzie Pracy. Patrząc obiektywnie, bezrobotny ma ubezpieczenie, szanse na szkolenia i dotacje. Pracujący na umowie śmieciowej takich praw nie ma, ale zarabia i zdobywa doświadczenie, które w przyszłości może dać mu etat. Wybór jest trudny, ale decyzja ostatecznie i tak należy do pracodawcy. Bydgoszcz, Magdalena Niewęgłowska. Wystarczy chwila nieuwagi i o tragedię nie trudno. Teraz w zbliżeniach o niebezpiecznych zabawach wakacje, kiedy czasu dużo, a rodzice zajęci są na przykład pracą. Na jedyny w regionie pododdział leczenia oparzeń Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela w Bydgoszczy latem trafia coraz więcej dzieci z poparzeniami, często bardzo poważnymi. Robert trafił do szpitala z poparzonymi plecami i ręką, wpadł do wiadra pełnego wrzątku. Jak mówi jego mama, to były dosłownie ułamki sekund. To była chwilka nieuwagi po prostu. Przyszłam na chwilkę do domu, nie? A dziecko, jak to dziecko, jest ruchome bardzo. Mama półtora synek roku, nie? No i po prostu wpadło, nawet nie wiem jak. Poparzona jest znaczna część ciała. Chłopiec w szpitalu spędzi najbliższe tygodnie. Podobnie jak Krystian, który wylał na siebie kubek gorącej herbaty. Jak podkreślają lekarze, w przypadku poparzeń najważniejsze jest schłodzenie rany. Szybko wzięliśmy go pod zimną wodę i pojechaliśmy na pogotowie do Żlina i z pogotowia nas karetką na sygnale przywieźli prosto tutaj na oddział. Także pomoc była natychmiastowa. Dzieci najczęściej trafiają do szpitala z poparzoną twarzą i klatką piersiową. Specjaliści podkreślają, że leczenie poparzeń jest nie tylko bolesne, ale też żmudne. Z
staramy się leczyć szybko i nowocześnie. Szybko to znaczy w ciągu 2 tygodni wyleczyć ranę oparzeniową. Większość dzieci wymaga przeszczepów skóry własnej, czyli usunięcia tkanki martwiczej i przykrycia to własną skórą. Latem liczba poparzeń rośnie, tylko w czerwcu na jedyny w regionie pododdział leczenia oparzeń w szpitalu Biziela w Bydgoszczy trafiło 23 dzieci. W większości przypadków były to maluchy poniżej 2 roku życia, które poparzyły się płynami, ale pod opiekę lekarzy trafiły też ofiary ognia. Mieliśmy 3 dużych dzieci, bo to są dzieci powyżej 10 roku życia, z ciężkimi oparzeniami płomieniem. Powodem jest najczęściej nieostrożne zachowanie przy ognisku lub nieuwaga przy używaniu substancji łatwopalnych. I tu strażacy przypominają złote zasady gwarantujące bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się z dala od ognisk i grilli. Jeżeli rozpalamy ogniska, powinniśmy być gotowi na ugaszenie małego pożaru, mając na przykład małe wiaderko z wodą czy z piaskiem. Dlatego szczególnie latem, które sprzyja organizacji biesiad przy ognisku czy grillu, lekarze i strażacy apelują do rodziców o szczególną uwagę i ostrożność. I granie z ogniem to wyjątkowo niebezpieczna gra. Wystarczy chwila nieuwagi, by skutki były naprawdę bolesne. Ważne, by to dorośli zadbali o bezpieczeństwo najmłodszych i uchronili ich przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Toruń, Marta Matuszak. Sezon w pełni, owoce gotowe do zbioru, ale rąk do pracy nie zawsze wystarcza, mówią sadownicy, o czym napisała dzisiaj Gazeta Pomorska. Kiedyś ciesząca się dużym zainteresowaniem praca przy zbiorze owoców, dzisiaj traci na popularności. Bo chociaż najlepsi zbieracze nadal mogą zarobić, to praca nie jest łatwa, a wymagania młodych ludzi rosną. To oni właśnie najczęściej podejmują i pracują sezonowo przy zbiorze owoców. Ta praca sezonowa przed laty cieszyła się dużą popularnością. Zbieranie wiśni, truskawek czy porzeczki pozwalało młodzieży zarobić na przykład na wakacje. Owoce zbierali też dorośli. Teraz chętnych jest o wiele mniej. Młodzież, mi się wydaje, już nie chce pracować przy takiej ciężkiej pracy jak zbiór wiśni czy zbiór truskawek. Nie? To jest to. Zbiór owoców to rzeczywiście ciężka praca, ale nie wymaga kwalifikacji. To zajęcie dla każdego, a zarobić można od 50 nawet do 100 zł dziennie. Wystarczą tylko chęci i wytrwałość. Dlaczego nie? Osoba, która uczy się w szkole średniej, warto, chciałaby mieć swoje pieniądze, chociażby małe. Ale dla wielu młodych ludzi wyjazd na zbiór owoców to pierwszy kontakt z pracą fizyczną i do tego akordową. Część z nich zraża się, zwłaszcza gdy warunki atmosferyczne nie są łatwe. Jak zaczęło lać, bo wiem po sobie, i żeśmy zbierali 2 godziny, 2,5 godziny, to się ludzie zniechęcają, bo jak ktoś przyjedzie kilkanaście kilometrów i zarobi kilkanaście złotych, to on ma już to po same uszy. Mimo to zainteresowanie sezonowym zbiorem owoców jest duże, twierdzą pracownicy ochotniczych chówców pracy, ale najczęściej brakuje wytrwałości. Wielu młodych pracowników szybko rezygnuje, poszukując innych, korzystniejszych ofert. Jest zainteresowanie młodych ludzi, ale też jest duża rotacja, czyli podejmują pracę na kilka dni, kilka tygodni i ponownie mamy kolejne rekrutacje. Brak wytrwałości to jedno. Rosną też wymagania pracującej sezonowo młodzieży, głównie te finansowe. Ale młodzi chcą także łączyć pracę, na przykład z nauką języka obcego. Nie ukrywam, że bardziej interesujące byłyby dla mnie oferty zagraniczne niż te krajowe. Ale gdybym dostała taką propozycję, na pewno bym ją rozważyła. A praca czeka. Ochotnicze chówce pracy tylko w okolicach Bydgoszczy mają teraz około 300 ofert pracy sezonowej przy zbiorze owoców. Fosa, której w rzeczywistości nie było, i zamkowe mury w zupełnie innym miejscu niż na planach. Na takie niespodzianki trafili archeolodzy z toruńskiego Łemka podczas badań ruin zamku w Papowie Biskupim. To ostatni sezon prac w tym miejscu, ale na dokładne zbadanie czekają jeszcze inne obiekty w regionie. Chęci i pomysły są, ale brakuje pieniędzy. Mariusz Kluszczyński. Dawniej krzyżacka twierdza, dziś obiekt popadający w ruinę. Zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku, zamek w Papowie Biskupim od lat niszczeje i coraz mniej przypomina dawną siedzibę komtura. To, jak przed wiekami wyglądał zamek, przez ostatnie lata badali archeolodzy z toruńskiego UMK. XIX-wieczne plany stworzone przez niemieckiego konserwatora i architekta Konrada Steinbrechta porównywali z rzeczywistością. I ku swojemu zaskoczeniu stwierdzili, że miejscami z rzeczywistością mają one niewiele wspólnego. Steinbrecht działał w XIX wieku. On był nowoczesnym jak na te czasy badaczem, bardzo się trzymał konwencji naukowej. Jednak czasami zdarzało mu się, powiedzmy, odpływanie w fantazję. Także dopowiada sobie pewne rzeczy zapewne po ukształtowaniu terenu.
a plany tworzył prawdopodobnie nie tylko na podstawie badań, ale też swojego wyobrażenia o budowanych przez krzyżaków zamkach. Wnioski? Linia murów przebiega w rzeczywistości gdzie indziej, a fosy w wyznaczonym miejscu nie ma wcale. Takich niespodzianek może być więcej, bo archeolodzy wciąż odnajdują nowe, zagadkowe elementy, między innymi rumowisko murów. Nie wiemy do końca, czy to jest rumowisko po jakimś budynku, czy to jest taki mur przedzamcza, który przebiega w taki sposób. Czekamy na wyjaśnienie, otworzyliśmy kolejny wykop i mamy nadzieję, że dowiemy się czegoś więcej. Kamień po kamieniu i cegła po cegle. Kolejny wykop i kolejne elementy, które trzeba dokładnie zdokumentować, często z dokładnością co do centymetra. W każdym zrobionym wykopie musimy go oczyścić, po czym zdokumentować właśnie, zrobić rysunek, zrobić dokładne pomiary, żeby wszystko było zgodne z ustaleniami. Więcej o polskich zamkach mogą dowiedzieć się także zagraniczni studenci. Lubosz Hobl studiuje w Czechach, ale ruiny w Papowie Biskupim zrobiły na nim duże wrażenie. Jest bardzo interesantne, że jest z kamienia i więcej zamku tutaj jest stigel, to u nas nie, u nas są tak kamienie. Ruiny zamku w Papowie Biskupim to kolejne miejsce, w którym swoje prace prowadzą archeolodzy z toruńskiego UMK. Takich zapomnianych pereł architektury w regionie jest więcej, dlatego naukowcy mają nadzieję, że znajdą się pieniądze na stworzenie kompleksowego programu badań. Od 2014 myślę, że jak ruszy ta druga transza tych pomocy europejskiej, że warto by było jednak w parę gmin się zebrać i taki program zainicjować, żeby po prostu ratować to, co się da, bo to jest naprawdę niezwykłe. Niezwykłe, jeśli w skali europejskiej, to mogę spokojnie powiedzieć, że takie obiekty się zachowały. Lepiej, gorzej, ale one są. Wcześniej podobne badania naukowcy prowadzili w Grudziądzu i Wąbrzeźnie. No to jeszcze o historii. Bydgoszcz widziana okiem kamery dziś i ta z pierwszej połowy XX wieku. Na starym rynku stanęła specjalna skrzynia w ramach projektu Miraże, dzięki której do końca sierpnia można zobaczyć, jak wyglądało to miejsce do lat 40. Projekt finansowany jest z budżetu miasta Bydgoszcz w ramach stypendium dla artystów indywidualnych. Autorka projektu, Karolina Suchodolska, planuje kolejne projekcje z widokiem na Operę Nowa, Spichrze i Plac Teatralny. Widzimy przede wszystkim najpierw projekcję Live View, czyli widok rzeczywisty z kamery. Możemy podnieść głowę i porównać sobie z tym, co widzimy rzeczywiście. Po czym po naciśnięciu przycisku uruchamia się projekcja, która jest wizualizacją tego, co było tutaj dawniej. Takie pomysły biorą się w ogóle z dziecięcych marzeń o podróży w czasie na przykład. Też biorą się z oglądania starych zdjęć i spragnienia przez znalezienie się przez chwilę w innej rzeczywistości. Głównie ona jest wykonana z metalu, gdzie to jest moja pasja, którą realizuję już od 15 lat. Użyte są rury, blachy, płaskowniki, zębatki, różne rzeczy, które powiedzmy znajdę na złomie. To miało być niby jakiś taki stwór, ale później mówię, może to ma być powiedzmy takie korzenie, które wypychają tą skrzynkę z rynku naszego, żeby pokazać, co tu było. To teraz nie będziemy rozmawiać o przeszłości, a raczej o przyszłości. Wiadomości sportowe, Mirosław Wysocki. Witam serdecznie. Przyszłości mam na myśli Igrzyska Olimpijskie w Londynie. I Paweł Wojciechowski, pojedzie czy nie? No właśnie, kilka dni temu Paweł Wojciechowski, mistrz świata w skoku o tyczce, mówił, że chciałby wystartować w memoriale Janusza Kosodzińskiego w sobotę, aby uzyskać minimum kwalifikacyjne na Igrzyska w Londynie. To jest 5 metrów i 72 centymetry, przypomnijmy. Natomiast dzisiaj pojawiła się informacja, że ta decyzja co do podjęcia próby uzyskania kwalifikacji może zapaść już dzisiaj. Rozmawiałem z trenerem zawodnika, panem Włodzimierzem Michalskim, który nie zaprzeczył i nie potwierdził. Niemniej prosił o godzinę. Dwie godziny cierpliwości. Być może już po zakończeniu tego wydania zbliżeń będziemy wiedzieli, co zawodnik i trener postanowili, jeżeli chodzi o podjęcie próby uzyskania kwalifikacji olimpijskich. Mirosław Wysocki, dziękujemy bardzo. Szczegóły oczywiście o 22:00. Jeżeli ta decyzja zapadnie niebawem, to oczywiście przeczytają o tym Państwo na naszej stronie internetowej www.bydgoszcz.tvp.pl. Teraz kilka słów o pogodzie. To już kolejny deszczowy dzień. Kiedy poprawa? O tym Magda Rzekowska, witam. Witaj Jarku, witam Państwa. No niestety wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu na taką znaczną poprawę pogody
nie możemy liczyć. Deszczu na pewno przebędzie jutro. Jutro znów po chwilowych przejaśnieniach zachmurzenie wzrośnie, zacznie padać. Lokalnie mogą wystąpić nawet burze. Jedyna zmiana na plus to ta, że jutro będzie odrobinę cieplej niż dziś. Nad ranem temperatura nie spadnie tej nocy poniżej 13-14 stopni. W dzień wzrośnie do 20. Po czym w piątek znów będzie pochmurny, deszczowy i chłodniejszy. I dopiero od soboty przybędzie słońce. Co ważne, przestanie padać, ale nadal temperatura maksymalna nie przekroczy w sobotnie popołudnie 20 stopni. Także na wyższą temperaturę musimy poczekać do przyszłego tygodnia. No to czekamy i ciągle pytamy, gdzie to lato. Magda Żakowska, dziękujemy bardzo. Teraz przypomnę informacje dnia. Wielkie sprzątanie lasów po kataklizmie w Borach Tucholskich. Trzeba tak jak zaplątane sznurowadło pomalutku rozplątywać, sztuka po sztuce. Protest związkowców przeciw umowom śmieciowym. Z tego pracownicy praktycznie nic nie mają, no bo na tym i kraj traci, i Polska traci. W czasie wakacji rośnie liczba poparzonych dzieci. Staramy się leczyć szybko i nowocześnie. Szybko to znaczy w ciągu 2 tygodni. To wszystko teraz. Spotkamy się ponownie o 21:45. Do zobaczenia.